Cześć, nazywam się Magdalena Kupiec, jestem ilustratorką. Tworzę obrazki do książek, które ktoś napisze, oraz tworzę okładki. I tutaj mam przed sobą jedną z tych książek, które zilustrowałam. To jest akurat moja praca dyplomowa. I taką właśnie pracę tworzy się, gdy kończy się studia. Tutaj właśnie chciałam Was dzisiaj zaprosić do wspólnego tworzenia okładki, ale czym jest sama okładka? Czemu służy? Tutaj właśnie jeśli chodzi o okładkę, to służy ona temu, żeby chronić środek książki, wkład, tak zwany wkład, czyli strony, przed zniszczeniem i też musi mieć funkcję dekoracyjną. Musi przyciągać wzrok. I no, musi po prostu zachęcić czytelnika do sięgnięcia po tą książkę. No to zaczynamy. Pierwszym etapem będzie mierzenie naszej okładki. Przy tym trzeba być bardzo dokładnym, dlatego proponuję, żeby pomogli nam rodzice bądź opiekunowie. I do tego będą potrzebne nam sprzęty, jak narzędzia, jak linijka i ekierka. Ekierka akurat pomoże nam w tym, żeby złapać kąty proste, żeby wszystko było równe. Tutaj mamy w przód naszej okładki i będziemy dokładać jeszcze skrzydełka, które pomogą nam w tym, że już nasza gotowa okładka nie będzie się zsuwać już z książki, ale do tego jeszcze przejdziemy później. Okej, okay. Czyli łapiemy sobie kąt prosty i odrysowujemy. Tutaj już sobie pomogę linijką. I tutaj będą nasze skrzydełka, które będą nam trzymały naszą układkę. One mają 5 cm, tak proponuję, żeby miały 5 cm. Teraz rozkładam sobie książkę i tył naszej okładki ma 22 cm. Więc tutaj sobie nanoszę to. 22. Grzbiet naszej książki ma, no dam centymetr, trochę więcej, lepiej. I analogicznie tył będzie wyglądać tak samo jak przód, więc tutaj też dla pewności 22 centymetry, tak samo. No. I mamy gotowy rzut jakby naszej okładki. I teraz kolejnym etapem będzie wycinanie tutaj po obrysie. To jest obrys. No i mamy wyciętą naszą okładkę. Nie mamy kostki introligatorskiej. To jest taki przyrząd do właśnie robienia tych zgięć. Więc posłużę się nożyczkami. Każdy nożyczki posiada, więc proponuję taki patent. Równo, żeby było. I robimy takie pociągnięcia. Mamy już gotową formę i nakładamy ją na naszą książkę. Teraz będziemy robić tekstury, czyli wzory złożone z kropek, z kresek, maziai i do tego będą służyć nam właśnie pędzle, kredki, nawet szczoteczka do zębów się znalazła, ale zaraz zobaczycie, do czego nam posłuży. Flamastry, farby, tutaj mam tusz i woda. I tutaj też będziemy robić te maziaje na kolorowych papierach. I tutaj może zacznę od pomarańczowego. Tutaj akurat możemy się wyszaleć. Więc tak, czego tu zacząć? Robimy wzorki. Tutaj na przykład robię z kółek. Nie muszą być regularne. Nawet lepiej, jak nie są regularne. I powstaje nam taki wzór. I to jest właśnie tekstura.
mistrzów. Więc może na żółtej kartce. I tutaj może kreski. No i tutaj robię takie maziaje po prostu. Nie muszą być regularne. Gdzieniegdzie może być trochę więcej farby maźnięte. To nie szkodzi. I dodam jeszcze niebieskiego. Nie ma nigdzie koloru niebieskiego, więc... I też pojawia nam się jakaś teksturka. Tutaj widać właśnie pociągnięcie tego pędzla i to też daje taki ciekawy charakter. I pewnie się zastanawialiście, do czego będzie potrzebna szczoteczka do zębów. To wam zaraz pokażę. Tutaj użyjemy może niebieski. O. Zmoczę trochę tą szczoteczkę. I nałożę na nią pastę z farby. I teraz możemy zrobić takie prusze. Jakby taki coś jak spray. Też daje ciekawy efekt. I nawet fajnie, jak są takie grubsze kropeczki. Ten kleks mi przypomina taki wielki krzak, więc rysuję mu kilka kwiatków. Okej, więc mamy gotowe tekstury, nasze maziaje, wzorki. I teraz musimy się zastanowić, jakich użyjemy, do czego. Więc tutaj zrobię na przykład kapelusz. Nasza postać ma kapelusz, nasz bohater bajki. No i mamy głowę, kręcone włosy i czapkę. I tutaj teraz zajmiemy się kompozycją, czyli rozmieszczeniem naszych gotowych już elementów wyciętych na naszej płaszczyźnie. No i tutaj zaczniemy od przodu okładki. Tutaj mamy przód. No ja przyznam, że już wcześniej przygotowałam niektóre elementy. Tutaj jest na przykład, tutaj mamy brzuch naszego kota. I tutaj niektóre elementy wycięłam z gazetek. Tutaj mam przygotowane kilka gazetek. No i tutaj akurat, jeśli chodzi o tą głowę, to mi się skojarzyła właśnie też ta tekstura z włosami. Dlatego też jej użyłam. I uszy. Uszy też są wycięte z tej gazetki. No i tutaj sobie teraz komponuję, jak rozmieścić te właśnie elementy. I już mniej więcej wiemy, jak będzie wyglądać nasza okładka. Jak to będzie rozmieszczone na naszej płaszczyźnie, na naszej okładce. No i teraz kolejnym etapem jest przymocowanie tego już na stałe do strony. I do tego będzie potrzebny klej. Polecam klej magiczny. Jest dobry, jeśli chodzi o klejenie papieru. No to działamy. Kompozycja jest gotowa i teraz ją dopracujemy. Też możemy, użyję tutaj akurat pastel, dorysuję oko. I buzię naszego kota. No i tutaj fajnie jest, jak techniki są, jeśli połączymy techniki. No i tutaj z włóczki zrobimy może z jaśniejszego niebieskiego. Zrobimy wąsy. Dokleimy wąsy. Okej, to teraz robimy tył. Przód już mamy, prawie zrobiony, bo jeszcze nie do końca, ale do tego przejdziemy później.
I teraz będziemy robić tył. No i tutaj nie powiedziałam wam, że no, ta technika, której używamy, się nazywa kolaż. I tutaj do tyłu naszej okładki użyjemy gazetek. I też tutaj też robimy kompozycję. Znowu ten powtarza się ta kompozycja nasza. Okej. To teraz tak sobie pomyślałam, żeby na froncie mamy oczywiście naszego bohatera, a z tyłu będzie zamek, ponieważ historia tej baśni kończy się w zamku, więc fajnie to też podkreślić jakby na końcu z tyłu okładki, jakby taki koniec. No i tutaj wycinam. Okej, okay, to przód mamy gotowy, tył mamy gotowy, to teraz zajmiemy się tytułem. Tytuł naszej książki, baśni, umiejscowię na worku. Nie, może być też w dowolnym miejscu, ale oczywiście ważna jest kompozycja. I też tytuł powinien się znajdować na grzbiecie, gdyż grzbiet, jak książka stoi, jest umiejscowiona, już pokażę, stoi na półce, to widzimy tylko grzbiet, więc tytuł też jest ważny na grzbiecie, żeby od razu było wiadomo, po co sięgamy. Więc zaczynamy. Ja tutaj sobie wcześniej przygotowałam wycięte literki. Akurat no, wycięłam sobie z gazetki te literki. Możecie również zrobić tak samo, albo wyciąć z kolorowych papierów, też kształty po prostu tych liter. Dowolnie. Tutaj możecie poszaleć sobie. Tutaj znowu kompozycja nam wchodzi w grę. Tak. Jest. Kot w butach. Zostawiam tutaj miejsce jeszcze na autora. Bo też to jest ważne, na przodzie okładki musi być również imię i nazwisko autora. I tak samo na grzbiecie, więc tutaj zostawię miejsce. No i kleimy znowu. Tytuł mamy gotowy. Teraz napiszę flamastrem imię i nazwisko autora tej baśni. Mamy gotową okładkę. Tak to wygląda. Tutaj przód z naszym bohaterem. Tytuł, imię i nazwisko autora. Na grzbiecie również tytuł i nazwisko autora. No i tył, nawiązujący do... Cała okładka nawiązuje do treści książki. Mamy właśnie tego bohatera i też zamek, na którym się kończy nasza powieść. I teraz przykładamy tą okładkę do naszej książki. Nie przejmujcie się, że będzie to trwało trochę u was dłużej, bo tutaj zadziała magia montażu, także się tym nie przejmujcie. No i zachęcam was wszystkich do wzięcia udziału w naszej zabawie i dziękuję za warsztaty.